Pamiętam, jak zadzwoniłam do niej, mówię, synek, słuchaj, bo jest taka sprawa, bo reżyser zapytał, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy razem wyszli na scenę. On, aha, spoko, kiedy? Ja mówię, wiesz, tylko no, nie może być przekleństw i tak dalej, ten hip-hop i tak dalej. Mówię, nie, no spoko, ale kiedy? W ogóle na luzie, w ogóle no stress, no excitement, w ogóle normalnie. Mówię, no wiesz co, w Sylwestra. A, czyli do Sagoponego jedziemy, no dobra, dobra, spoko. Okej, czyli on nie miał żadnych takich sylwestrowych planów, które musiał zmieniać? No, chciał być w Krakowie z znajomymi, ale no będzie po prostu w Zakopanem. To dlaczego właściwie się zgodziliście na tego Sylwestra? Bo tak jak wspomniałaś, no było troszeczkę przerwy. To znaczy, tak, właściwie większość ostatnich lat prawie zawsze grałam Sylwestra. I to było takie oczywiste, że w noc sylwestrową pracuję, a przed świętami już żyję bardziej pracą niż świętami. Zrobiłam sobie przerwę i teraz wracam znowu po, nie wiem, 2 czy 3 latach, już nawet nie pamiętam, przepraszam. Oczywiście pamiętam ten wysiłek, bo to jest olbrzymi, olbrzymi wysiłek dla artystów, naprawdę. Dla wszystkich, bo pracują w bardzo niskich temperaturach i oczywiście widownia też marznie, ale może sobie tańczyć i tak dalej, troszeczkę się gdzieś tam grzanego wina, my artyści zasady nie możemy, technicy, muzycy, jeśli występują, to jest bardzo wymagający czas, jesteśmy za kulisami wiele godzin, więc taki bardzo ryzykowny dla zdrowia, ale czegoś nie robi dla sztuki, dla muzyki, dla ludzi, dla tej zabawy. Więc żyję bardzo tym i ja tak powiem szczerze, dlatego się skusiłam między innymi, bo ten rok jest bardzo ważny, bo Alan skończył 18 lat, ja miałam swój jubileusz urodzinowy i on jest taki, to jest bardzo taki jubileuszowy rok dla nas. On wszedł na rynek muzyczny, skończył 18 lat, stał się jakby wszedł w to życie dorosłe, powiedzmy tak symbolicznie. Ja miałam te swoje okrągłe urodziny i spotkać się z nim na scenie, ja myślę, że ja to bardziej będę przeżywała niż on. On będzie pewnie skupiony, skoncentrowany, a ja mam nadzieję, że mi nie zabraknie jakby głosu, bo dla mnie to będzie abstrakcja zobaczyć go obok siebie, wtedy, kiedy ja mam adrenalinę, kiedy ja zwykle nie chciałam, żeby on był, bo mi przeszkadzał, jakby malutki, więc to jest takie dziwne bardzo dla mnie. Nie wiem, jak się będę czuła.